witam w programie Nawrócenie. Katarzyna Czernicka z tej strony. Dzisiejszym moim gościem jest Małgorzata Rugała. Witaj. Matka, żona i babcia. Powiedz nam, Gosiu, to jest to program Nawrócenie, więc rozmawiamy o Panu Bogu, o tym, jak nasza wiara działa w nas. Czy była u Ciebie taka, bo urodziłaś się w rodzinie katolickiej, tak, jak to u Ciebie było? Mogłabyś tak w skrócie powiedzieć mniej więcej okres Twojej wiary, powiedzmy w dzieciństwie, w dorastaniu, później tak, jak to wyglądało? Więc urodziłam się w rodzinie katolickiej, tak jak Kasiu powiedziałaś. Moimi takimi pierwszymi świadkami wiary i tymi, którzy wskazali mi na Boga, byli moi dziadkowie. Akurat dziadkowie nie ewangelizowali, nie był jakiś kateches, ale patrząc na ich życie, na jak sobie radzili z takimi codziennymi trudami, krzyżami, a mieli ich naprawdę bardzo dużo, że kilka rodzin można by było obdzielić. Jak babcia brała w swoje spracowane ręce różaniec, a później właśnie tymi rękami brała mnie za rękę, ręka była naprawdę spracowana, doświadczałam, że jest ktoś, komu to życie zawierzyli, że kogo kochają, i czułam się bardzo bezpieczna. Okres mojego właśnie takiego dzieciństwa do 7 lat to okres naprawdę takiego bezpiecznego życia, bez lęków, taka dziecięca radość. I później rodzice przenieśli się do miasta ku lepszemu życiu, które dla mnie zaczęło być coraz gorsze. Niekoniecznie sprawdzały się te zasady, które wpajała mi babcia i dziadek, bo świat mi mówił, że wcale tak nie jest, że to nie jest mądrość, że to jest wielka głupota. A moje takie może zbyt dziecięce serce coraz bardziej jakoś tak doświadczałam takiego bezsensu i na pewno nie pozwalało mi to utrzymywać takiej nadziei, tej Bożej nadziei. A więc okres mojego takiego wieku dorastania to był bardzo trudny, bo borykałam się z wieloma problemami, tylko taką jedyną nadzieją to był Bóg. Ale było tak cały czas, że wierzyłaś w Boga, czy miałaś jakieś takie chwile zwątpienia? To znaczy, wierzyłam w Boga zawsze, ale to kiedyś tak bardzo wielką grozą przejęły mnie słowa, że i szatan wierzy, nie, bo widział Boga. Ale ja wierzyłam, że Bóg jest, tylko nie wierzyłam, że Bóg mnie kocha. To znaczy, patrząc na wszystkich, wierzyłam, że wszyscy są, że Bóg wszystkich kocha, a ja w ogóle nie czułam miłości Bożej. I wzrastałam w takim poczuciu, że ja wszystko muszę, że muszę sama, że żeby zasłużyć na miłość Bożą, to ja muszę ponosić wszystkie ciężary i w domu rodzinnym, i później w małżeństwie. I szłam już jak taki koń, objuczony ciężarami, który już nie daje rady tego nieść. I tak jak mówię, traciłam nadzieję. Coraz mniej było nadziei. W końcu doszłam do takiego momentu, bardzo niedawno, kiedy zobaczyłam, że jest to wielki bezsens, że moje życie nie ma sensu. Budziłam się z lękiem. Lęk oczywiście towarzyszył mi na każdym kroku. Lęk był pierwszy. Czyli rodzina przestała ci jakby tak sprawiać radość, tak? Tak, tak. Wszystko to, co pragnęłam, czego pragnęłam, czyli naprawdę chciałam wielkie pragnienie posiadania dzieci. Małżeństwo było moim takim marzeniem. Trójka dzieci. Tak. Czyli tak naprawdę wszystko się spełniło, co chciałaś. Tak. I co? I nagle przyszło, że to jest oschłość, tak? Oschłość, wielka oschłość.
po prostu brakowało mi poczucia takiego, przede wszystkim miłości. Nie czułam się kochana, nie czułam, że to wszystko prowadzi do jakiegoś dobrego celu. No mówię, to bez sens, brak nadziei. No i co się takiego stało, że uwierzyłaś w miłość Bożą? Właśnie w naszym, jestem z parafii Wieczerzy Pańskiej, księży Pallotynów. Były organizowane rekolekcje, takie seminarium odnowy w Duchu Świętym. Mhm. Dziwne też, że jakoś do mnie to dotarło, bo myślę, że już na tym etapie też niewiele rzeczy słyszałam, pomimo tego, że słuch miałam dobry, ale dotarło, że jest takie seminarium. I to chyba uczepiłam się tego jak takiej ostatniej deski ratunku, to tak jak rozbitek na morzu. Ktoś cię namówił na to, czy w kościele ogłaszali? W kościele ogłaszali, tak. Mhm. Było ogłoszenie, że będzie przeprowadzane seminarium. I poszłam na to seminarium i była właśnie katecheza o Bożej miłości. I usłyszałam, że miłość Boża jest za darmo. Że wcale nie trzeba zasługiwać, co dla mnie było jakąś nowością. Naprawdę. Przecież ja chodziłam, co niedzielę chodziłam do kościoła. Chodziłam na, i nie tylko w niedzielę, na święta. Wiadomo, że ta moja wiara, mhm, można powiedzieć teraz, to była letnia, ale bardzo słuchałam kateches, homilii głoszonych i nigdy się ta myśl jakoś nie. Czyli ja rozumiem, że po tym seminarium jakoś tak, mhm, od razu w serce ci to weszło, że Bóg jest miłością, czy to trwało jeszcze trochę? Nie, więc najważniejszym momentem na tym, mhm, seminarium była katecheza też o grzechu i modlitwa przebaczenia. Ksiądz ją prowadził, modlitwę przebaczenia, i ja uklękłam i myślę, że to była też pierwszy raz taka szczera stanięcie w takiej prawdzie i takie szczere zwrócenie się do Boga i powiedzenie: tak, ja przebaczam. Nie wiedziałam, co to za sobą niesie. To był taki, mhm, pewnie wyraz mojej woli, bo... Znaczy przebaczasz ludziom, którzy, tak? Tak, tam którzy zranili cię, tak? Tak. I to cię uwolniło? Może to tak zabrzmi troszkę, patrząc na mój wiek, jak jakaś starsza pani nawiedzona, ale faktycznie ja poczułam fizycznie, jakby mi ktoś odcinał te ciężary, zdejmował mi z ramion, mhm, bo taki miałam wcześniej jeszcze fizycznie, jakby mnie tutaj coś dusiło, jakby coś, co mi ciąży na plecach, dusi mnie, jakby mi brakowało powietrza. I właśnie na tej modlitwie, klęcząc, tak poczułam, tak delikatnie, jak się prostują moje plecy, jak ten ciężar mi spada, jakbym taki mocny oddech, taki prawdziwie oddech mocny zdobyła. I powiem szczerze, jak wychodziłam z kościoła w tym dniu, poczułam się lekka, nie odchudzałam się, nie byłam na żadnej terapii, a poczułam się lekka. Biegłam do domu, dosłownie biegłam z taką wielką radością w sercu. I najważniejszym też momentem było to, że ci ludzie, którzy mnie ranili, spojrzałam na nich takimi oczami Bożymi, że oni też są biedni, że są też poranieni, że inaczej nie potrafią i że wiele ran zadawaliśmy sobie wspólnie, bo nie czuliśmy miłości Bożej. I stąd ta miłość Boża wróciła, takie dotknięcie. Masz na piersiach piękny krzyż. Może byś coś opowiedziała? Skąd go masz? Uczestniczę w takim projekcie Źródło. Archidiecezji Lubelskiej, tak? Tak, Archidiecezji Lubelskiej. Jesteś ewangelizatorem? Tak. Relikwie, krzyż trybunalski, mhm, z relikwiami krzyża. Kopia Krzyża Trybunalskiego, świętego, tak? Tak, z relikwiami Krzyża Świętego, peregrynuje po naszej diecezji lubelskiej,
od kościoła do kościoła i właśnie jest głoszony kerygmat. Jest to, co ja przeszłam i można powiedzieć cudownie zostałam uzdrowiona właśnie z niedoświadczania Bożej miłości. Teraz ten kerygmat głosimy w parafiach. Są to takie zespoły sześcioosobowe, no nie wiem jak to... Sześcioośmiu, z księdzem na czele jeździmy po parafiach. I od czwartku do niedzieli właśnie mówimy ludziom o miłości Bożej, o grzechu, o nawróceniu i o Duchu Świętym. Powiedz mi tylko swoje odczucie, jakie masz. Moje odczucie są takie, ja uczestniczyłam w dwóch takich seminariach. Patrząc na tych ludzi, ci ludzie są spragnieni właśnie doświadczenia miłości. I to na różnym etapie życia. I bardzo młodzi, i taki w moim wieku, i starsi. To jest niesamowite, jak ludzie pragną miłości. W ogóle człowiek jest taką osobą, która pragnie miłości, żeby go ktoś przytulił tak namacalnie. My możemy tak po ludzku, no to wiadomo, kogoś przytulić, pocieszyć. Ale jeśli Bóg nie wejdzie z taką głęboką prawdą do serca, to my jako ludzie nic nie możemy. Dlatego jest tak ważne świadectwo własnego życia, że byłam w takim okresie. Ja w ogóle, jak tak myślę o sobie, to zawsze dotykała mnie Ewangelia Łukasza o synu marnotrawnym. I każdy z nas jakoś, myślę, że utożsamia się z tym synem marnotrawnym. A ja przez tyle lat nie wiedziałam, że ja jestem tym starszym synem w domu ojca. Kiedyś w kościele akademickim na Kulu właśnie mówił ksiądz kazanie i powiedział, że problemem gorszym jest ten syn starszy. I dotarło do mnie, że ja jestem tym synem starszym. Że będąc w domu ojca całe życie, bo tak naprawdę łaskę wiary dostałam i w rodzinie katolickiej się wychowałam. Ja nie wierzyłam Bogu, że Bóg mnie kocha. Chciałam coś sama zasłużyć na tą miłość. Dlatego jest to dla mnie tak ważne, patrząc, jak ci ludzie też doświadczając tej żywej miłości Bożej, jak się zmieniają, jak się prostują. I to można właśnie odnieść do tak namacalnie do Ewangelii o kobiecie, która została wyprostowana, która całe życie była zgięta. Powiedz mi, masz dzieci, masz wnuki, tak? Teraz ja mam takie wrażenie, że ludzie mylą słowo miłość. Tak naprawdę to nie wiedzą, co to jest miłość, nie? Bo co to jest miłość? To jest oddanie się, prawda, całkowite i nie chcenie nic w zamian. Jak ty to tłumaczysz dzieciom? Bo wejść w ten świat, to tak jakby są dwa różne światy, nie? Tak. Mi się wydaje, że to jednak, że trzeba mieć tą wiarę, trzymać się mocno Kościoła, bo Kościół jest naszą matką. Ale co byś doradziła osobom takim jak ty, tak? Które mają dzieci, które mają wnuki, które mają może problemy z dziećmi, które nie chcą, tak, chodzić do kościoła, nie chcą chodzić na rekolekcje. Jak ich zachęcać? Znaczy myślę, że tak jak babcia moja, świadectwem życia. Właśnie takim codziennym stawaniem przed Bogiem i braniem tego codziennego krzyża na ramiona. Dzisiaj świat daje tyle różnych słów, że nasze słowa nieraz w ogóle źle są odczytywane, bo są jakieś może podobne do czegoś, co te dzieci usłyszały i wcale to nie było prawdą. Też można dzieci obsypać taką nadmierną miłością, czyli tym takim bogactwem światowym i zabić w nich tą miłość, którą Bóg chce dać. Powiedz mi też... Jak ty odbierasz, bo nam zarzucają, że obnosimy się z wiarą. Czy mamy bronić tej wiary, czy mamy siedzieć cicho i pokornie? Więc bo to jest trochę mylone, prawda? Tak. Więc tutaj ja bym tak
tak z doświadczenia życia, bardzo delikatnie podchodziła do tej kwestii. Chrześcijanin nie ma być osobą jakiegoś drugiej kategorii, gdzieś tam wbity w kąt i żeby nie mówił o wierze. Ale też, żeby wyczuć taką atmosferę, bo to nie my i nasze piękne mowy otwierają serca, jak już powiedziałam, tylko współdziałanie z łaską. Z Duchem Świętym, bo nieraz trzeba wyczuć, czy ja tam mogę coś powiedzieć, czy to nie będzie antyświadectwo. I jeśli jest taka sytuacja, to tylko modlitwa i proszenie Boga, żeby działał może właśnie przez mój uśmiech, czy dotyk, czy jakieś tam... A powiedz mi, Kosiu, jak się zachować w takiej sytuacji? Powiedzmy, jedziesz autobusem i słyszysz, jak ktoś przeklina. Zwrócić się, powiedzieć mu, zwrócić mu uwagę, czy co zrobić? Co ty byś zrobiła w takiej sytuacji? Jest to naprawdę trudny temat, bo gdyby na przykład w mojej obecności ktoś przeklinał i pastwił się nad jakąś osobą, na pewno bym stanęła w obronie. Ale nieraz jedzie i przeklina, po prostu czeka tylko na jakiś sygnał od kogoś. Nie? To, i żeby podsycić jeszcze jego taką złość, taką, żeby miał takie narzędzie, że o, tam mi zwróciła uwagę, to ja czyli tutaj... kwestia wyczucia. Tak. Wiesz co, ostatnie pytanie, już tylko ulubiony święty i kończymy. Moim ulubionym świętym jest święty ojciec Pio. Kiedy miałam taki czas, myślałam, że moje życie jest takie bezużyteczne. Patrząc na osoby konsekrowane, na kogoś, kto bardzo czynnie bierze udział w życiu Kościoła, myślałam, że co ja? No, sprzątam, gotuję, niewiele daję z siebie. I wtedy wpadła mi w rękę książka, gdzie ojciec Pio pisał, że umieranie w małżeństwie, czyli ofiarowywanie życia dla męża, dla dzieci, jest tak piękną ofiarą, że nieraz wielokrotnie piękniejszą niż właśnie ofiarowanie swojego życia jako kapłan. Czyli miłość to jest ofiarowywanie siebie i nic w zamian nie chcenie. I tym pięknym akcentem zakończymy. Dziękuję Ci, że przyszłaś do mojego programu. Ja również dziękuję. Dziękuję Państwu. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.